Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o nowym filmie papieża Franciszka. Zapraszam. Nowy film papieża Franciszka zatytułowany At the Service of Human Fraternity. Jest to film z pierwszego, czy po prostu ze stycznia roku bieżącego. Jest to film, w którym, jak sam tytuł wskazuje, chodzi znowu o powszechne braterstwo, braterstwo pomiędzy religiami, pomiędzy wyznawcami różnych religii. Padają tam następujące słowa. Naśladując Jezusa, jednoczymy się ze wszystkimi modlącymi, zupełnie niezależnie od wyznania. To jest w trakcie tego materiału pokazane. Kościół ceni działanie Boga w innych religiach. Również dosłownie te słowa tam padają. I na zakończenie padają tam słowa, że musimy skupić się na tym, co istotne, na czci Bożej i miłości bliźniego. Zachęcam do obejrzenia tego filmu, nie trwa on zbyt długo. Jest to film, który w pierwszej chwili może zrobić właśnie takie sentymentalnie pozytywne wrażenie, to znaczy tak, jest to tak dosyć ckliwie zrobiony materiał, tutaj taka muzyka i to braterstwo i taka miłość, pomoc wspólna różnych wyznawców, różnych religii, wspólna pomoc dla potrzebujących. I o ile oczywiście należy szukać na takiej płaszczyźnie życia społecznego jak najbardziej dobrego, spokojnego współistnienia wyznawców różnych religii. To jest jak najbardziej słuszne. Jak najbardziej słuszne jest, żeby wspierać również tych, którzy tego potrzebują. To jednak nie wolno nam zapomnieć przy tym wszystkim i ten film, w nim tego właśnie brakuje. Czyli to, co mówię, nie oznacza, że neguję wszystko, co w tym filmie zostaje powiedziane. Tak jak wspomniałem, nie neguję tego, że należy innym pomagać i że czcić Boga należy, tylko wskazuję na to, że w tym filmie brakuje bardzo ważnych informacji. Takich informacji, których moim zdaniem brakować w papieskim materiale nie może. Otóż, Pan Bóg powiedział nam, jak należy go czcić. Tam padają słowa, że czcić, musimy wrócić do tego, co najważniejsze, do czci Bożej, do adoracji Pana Boga i do miłości bliźniego, jakby wszyscy razem, wspólnie, wszystkie religie. Pan Bóg powiedział, jak należy Go czcić. Pan nasz Jezus Chrystus dokładnie nam wyjaśnił, w jaki sposób należy Go czcić poprzez zachowywanie Jego nauki, poprzez zachowywanie Jego przykazań. Tylko przez Niego można przyjść do Ojca. Tylko poprzez posłuszeństwo apostołom. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. Kto mnie przyjmuje, przyjmuje również mego Ojca. Kto was, wami gardzi, mną gardzi i tak dalej, i tak dalej. Pan nasz Jezus Chrystus dosyć jasno to wskazuje, przekazuje swoją władzę apostołom. Oni mają nauczać. Idźcie, nauczajcie wszystkie narody, chrzczące w mnie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Więc to jest ich zadanie, prowadzić ludzi do nieba. Oni mają pokazać, jak odpowiednio należy Boga czcić i jak należy, czy co to znaczy właściwie miłować bliźniego. Między innymi również ta prawdziwa miłość bliźniego zakłada, że wyprowadza się go z błędu. Jeśli widzimy, że człowiek robi coś złego, jeśli widzimy, że człowiek idzie ku przepaści, to prawdziwa miłość bliźniego nie polega na tym, żeby poklepać go po ramieniu i powiedzieć mu, że super, masz takie piękne buty. Niech o to chodzi, żeby w takiej sytuacji dostrzec to, co jest w nim pięknego i dobrego. Oczywiście nie o to chodzi, żeby to na siłę negować, ale w tej sytuacji miłość bliźniego polega na tym, żeby tego człowieka złapać za kaftan i go zatrzymać. Uwaga, robisz coś złego. Uwaga, to nie jest właściwe. I w tym kościelnym przekazie nigdy nie może tego zabraknąć. To znaczy taka próba za wszelką cenę zachowania się wobec wszystkich tak miło i przyjemnie może oznaczać czasami, że właśnie nie ostrzeżemy takiego człowieka, że popełnia błąd, że jest w straszliwym błędzie, że zdąża ku potępieniu. Pan nasz Jezus Chrystus bardzo jasno i wyraźnie ostrzegał tych,
którzy są w błędzie, to faryzeusze miał bardzo, bardzo ostre słowa. Nie cofał się przed tym, żeby powiedzieć jasno tak do ludzi, że po prostu są w błędzie. W rozmowie z Samarytanką, z którą rozmawia bardzo spokojnie, jednak przecież wytyka jej błąd. Pan Jezus nie tylko mówi, ja ciebie nie potępiam, to zupełnie inna sytuacja, ale mówi również, idź i nie grzesz więcej. I tego nie może zabraknąć. Papież mówi tylko, ja ciebie nie potępiam, do wyznawców innych religii i chodźmy razem pomóc innym. A nie mówi, idź i nie grzesz więcej. I tego aspektu nie może zabraknąć. To znaczy on ostatecznie jest koniecznie potrzebny, a jakby w całym przekazie Kościoła on jest niewidoczny. A więc nie wolno nam zapomnieć o tym, że prawdziwa miłość polega również na wyprowadzaniu z błędu, a te ruchy, właśnie czy to encyklika Fratelli Tutti, czy teraz to nagranie z stycznia bieżącego roku, wskazują, czy przekazują, tworzą taki obraz sytuacji, że no, musimy zadbać o to, żeby nam było dobrze, żeby nam wspólnie się dobrze żyło, żeby dbajmy wspólnie o to, żeby dbać o innych, a o innych rzeczach się nie mówi. To, że ktoś jest w błędzie, to, że islam jest w bardzo poważnym błędzie, nie uznając bóstwa Pana naszego Jezusa Chrystusa, o tym się nie mówi. To Kościół właśnie, o co, jak Kościół to traktuje? Pojawia się w tym materiale pewna odpowiedź, jak Kościół to traktuje. Różne kultury, różne tradycje. I znowu, to sprawia, że należy odnieść wrażenie, że w tym materiale papież prezentuje modernistyczną wizję religii. To znaczy, wydaje się, że ta wizja religii, wszystkich religii jest naturalistyczna, która jest przedstawiona w tym materiale. Co to znaczy naturalistyczna? No, ta wizja wydaje się być taka, że każdy człowiek szuka Pana Boga i stara się Go czcić na swój sposób i różnice kulturowe wytwarzają różnego rodzaju kulty. Tak to dokładnie widzieli moderniści, z naciskiem bardziej na uczucia religijne, ale jakby dokładnie o to chodziło. I wydaje się, że tak papież to widzi, gdy mówi o tym, że właśnie wszyscy chcemy czcić Pana Boga, w różnych kulturach, w różnych tradycjach robi się to w ten i w ten sposób. Czyli według papieża, właśnie, jest to dokładnie tak, jak przed chwilą powiedziałem, naturalistyczna wizja. Każdy człowiek chce czcić Pana Boga i jakoś tam czci ten w ten sposób, tamten w ten. I według mnie logicznym wnioskiem jest, że Pan Jezus właśnie jest tylko i wyłącznie takim prorokiem, takim wyjątkowym człowiekiem, który miał wyjątkowe doświadczenia religijne i się nimi podzielił, podobnie jak Mahomet, Budda i tak dalej. Jest to, moim zdaniem, wynika to z tego materiału. To znaczy, nie wiem, jak można wyobrazić sobie takie podejście do tego tematu, że wszyscy chcemy czcić Pana Boga i różnice kulturowe wytwarzają różne religie, wierząc jednocześnie, że Chrystus jest naprawdę Synem Bożym, że jest naprawdę Bogiem wcielonym, który przyszedł nam i objawił nam prawdę, który powiedział nam, że On jest drogą, prawdą i życiem, że tylko przez Niego można przyjść do Ojca, że On jest tym krzewem winnym, w którym my jesteśmy latoroślami i jeśli w Nim nie przynosimy owocu, to zostaniemy odcięci i w ogień wrzuceni. Jakby nie widzę, jak można połączyć wiarę w prawdziwe bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa, katolicką wiarę, z tym, co papież prezentuje w tym materiale. Moim zdaniem widać tam wyraźnie taką naturalistyczną wizję wiary, naturalistyczną, czy też właśnie modernistyczną wizję wiary. I to jest moim zdaniem największy brak tego materiału. Wizja wiary, czy obraz wiary, który tam jest przedstawiony, to jest naturalistyczny, czy też modernistyczny obraz wiary i później z niego wynika właśnie takie podejście, że no to najważniejsze, żebyśmy się teraz dogadali. Znowu, powtarzam jeszcze raz, nie mam nic przeciwko dogadywaniu się w tych takich praktycznych, konkretnych sprawach, natomiast nie wolno, jeśli faktycznie zależy nam zbawieniu dusz wszystkich ludzi, nie wolno przemilczeć tego, że ci ludzie potrzebują Chrystusa do zbawienia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.